Przyjdą na absolutnie inny bombsite, aniżeli ten, na którym znajduje się Fugli, więc wydaje mi się, że to będzie bezpieczny początek, chociaż nie, sorry, Fugli jest schowany na CT, ale to jest jedyny zawodnik, który teraz broni bombsite'u, a jeżeli zdecydują się na wejście agresywne, zawodnicy Terro, czyli Polacy, to może to być runda dla nich, chociaż teraz już wiedzą zawodnicy Teamu Liquid, co się dzieje, chociaż Biały teraz z fragiem odpowiadającym na Micha. Jest to jeden na za jednego. Jeszcze teraz Stas bardzo agresywnie wbiega do konektora i tam czeka na niego już Hiko. Tak więc teraz z przewagą jednego zawodnika, graczy Liquid, ale tą przewagę teraz może wyrównać Pasza, bo to on zabija Fugliego, który wcześniej fragował na Białym, no i to jest sytuacja dwóch na trzech, którą jeszcze można odbić jakoś jeszcze przy życiu Neo, który ma szansę obrócić tą bombę, no ale jednak tak się nie dzieje. Chociaż plant, chociaż jest szansa, no chociaż... żeby teraz zagrać rundę full eko i później wyposażyć się w AK-47. No tak, chociaż myślę, że akurat tutaj zdecydowanie więcej mogliśmy oczekiwać. Na to chciałem zwrócić uwagę, oczywiście tutaj też, jak ci pokazałem, od razu co zrobili zawodnicy Team Liquid. Na to naprawdę wszyscy teraz fajnie, gdyby zwrócili uwagę, bo tak, dwóch zawodników od razu w tej pistoletówce skróciło się rolek, spojrzeli sobie na zakręt, już wiedzieli, że nie ma tutaj Virtusów. Oprócz tego, ci już wracali do łącznika, żeby pokryć znowu bombsite, a żeby pomóc Fugliemu i w tym samym czasie tutaj już znajdowali się zawodnicy Liquid z BSAB, oni od razu skrócili pozycję, nie bali się tego zrobić w rundzie pistoletowej, dlatego tak szybko zdążyli zrotować zawodnicy Liquid na bombsite A i widzieliśmy też zawodnika, który wychodził już od rampy, więc naprawdę zachowanie Amerykanów jak najbardziej na plus. Dwóch zawodników skróciło środek, dwóch zawodników skróciło bombsite B, sprawdzili, nie ma Polaków, wracamy na A i bardzo ładnie odbili ten bombsite. No i dzięki temu oczywistym dla nich było właśnie, jaki jest cel ataku Polaków, no a teraz zobaczmy, P250 kilka w ich rękach, tak więc runda, od której chyba zbyt wiele nie wymagają, ale może jakimś cudem, może teraz Neo skutecznie odwrócił uwagę właśnie zawodników ze Stanów na bombsite B. No i już powoli widać było, że coś tam się rusza. Teraz Virtus Pro, tylko jeden frag dla nich, ale ważny, bo ten pozwalający wejść na bombsite A mimo wszystko swoje życie traci Pasza, który miał na swoich plecach bombę, no i nie zostanie ona póki co podłożona. Teraz też tą wiadomość, gdzie właśnie znajduje się ten ważny przedmiot paka, znają, wiedzą zawodnicy Teamu Liquid, no i wykorzystują, broniąc rampy, na której jako ostatni ginie Biały. No i drugi rund dla zawodników Teamu Liquid. No w tej rundzie widzieliśmy, wejście Polaków nie było aż takie złe, co prawda nie udało się podłożyć bomby, ale fajnie właśnie daleko zawędrował Taz. Szczerze mówiąc, myślałem, że od tej dżungli jeszcze poprowadzi jakoś fajnie akcji, mimo że mieliśmy przewagę liczebną Liquid, tak właśnie liczyłem na Taza, że on będzie mógł gdzieś wyjść i zaskoczyć, ale jak widzieliśmy, był wcelowany zawodnik w to okienko, nie wiem kto to konkretnie teraz był, ale od swojego resba tam od BSAB bardziej krył i Taz, no myślę, że też trochę został zaskoczony, myślę może, że gdzieś przejdzie na plecy, ale jak widać na Amerykanie doskonale przypilnowali tej pozycji, więc no wiedzą doskonale, co się jak na razie dzieje na mapie. A teraz bardzo ważna runda, bo runda, w której Virtusi mimo przegranej pistoletówki mają przewagę. Oczywiście jeżeli chodzi o bronię, Hiko ma w swoich rękach shotgun, ale teraz Fugli po raz kolejny skracają zawodników Virtus Pro i zdobywają łatwe fragi w porównaniu do tego, jak bardzo męczyć się muszą Polacy, żeby kogokolwiek ustrzelić spośród Amerykanów. No jeszcze teraz zasmokowany konektor przez Polaków, żeby nie wiedzieli zawodnicy Teamu Liquid, co tam się dzieje, ale teraz ten smok działa na niekorzyść właśnie Polaków, bo Michu zauważony tam w tej luce między smokiem a schodami, dokładnie to jego nogi zauważone i to wystarczyło lisz jemu, żeby pozbawić życia tego Polaka. Tak więc już źle zaczyna się kolejna połówka, źle zaczyna się kolejna mapa i można tutaj nawet winić chyba rundy nożowe, które gdyby zostały wygrane, gdyby to Polacy mieli te pierwsze bezpieczne 15 rund, kiedy to przeciwnik musiałby fatygować się i wysuwać atak w stronę Polaków. Elisz po raz trzeci, tak swoją drogą, no po prostu wychyla, zdobywa fraga. No i tutaj nie wiem, co się dzieje z Virtusami. Widzimy, że jeden zawodnik przygotowany, Elisz, sprawdzenie łącznika, zaraz gdzieś tam powrót do dżungli, zaraz znowu łącznik i w sumie trzy trafienia dla gracza Liquid. Widzimy 5 w tym spotkaniu, 2 razy MVP. No po stronie Polski wygląda to zdecydowanie gorzej, jak na razie Michu i Taz bez fragów i znowu tylko pistolety po stronie Virtus Pro. Czwarta runda przed nami, no i jeżeli to ma być powtórka z Overpassa, to ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać, bo tak naprawdę Liquid skraca prawie że co rundę swojej pozycji. Oni się nie boją tych Elisz, znowu dwa fragi dla niego. Biały coś odpowiada, zabija właśnie tego kata polskiej drużyny, no ale cóż to daje, jeżeli póki co nie mamy nawet broni w swoich rękach. Nawet nie podniesiona została ta broń właśnie, którą posługiwał się Elisz, zabijając dwóch Polaków. No i po raz kolejny smog do konektora, tylko ten smog właśnie identyczny w poprzedniej rundzie zadziałał na niekorzyść właśnie polskiej drużyny. No zobaczymy, teraz jeszcze Hiko za
zastawiony tym smokiem i jeszcze na pozycji, która daje mu wielkie szanse, no i tą pozycję wykorzystuje, tylko biały pozostaje przy życiu, chociaż on jeszcze zabija. I jeszcze dwa fragi dla niego, no i jest przy życiu 50 sekund do końca rundy i Fugli oraz Adrian ustawili na bombsajdzie, a jeżeli teraz rozpocząłby bieg maraton w stronę bombsajdu B, to miałby wielką szansę, żeby dobiec do niego, podłożyć bombę, a zawodnicy Teamu Liquid jakże bezpiecznie grają. Oni nie ryzykują, nie rozłączają się jeden na bombsajd A, jeden na bombsajd B. Oni stoją razem aż do ostatniej chwili, bo jeżeli padnie jeden, to drugi będzie tam, żeby naprawiać jego błędy, ale czy będzie potrzeba tego drugiego? No nie, bo Fugli teraz samotnie, trafiając w głowę białego, wyłącza go z tej rundy, no i mamy czwarty punkt dla Teamu Liquid. Chociaż trzeba przyznać, że Virtusi w tej rundzie zagrali naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że była to runda eko. Widzieliśmy, że biały doprowadził do sytuacji 1 versus 2, ale co widzimy na mapie The Mirage? Podobną sytuację jak na mapie pierwszej, na overpassie, gdzie tak naprawdę tylko biały jakoś lepiej strzela, tylko biały pokazuje się, on dorzucił w tej rundzie 3 fragi, więc jako jedyny zabijał. I jeżeli Virtusi grają tylko białym, no to nie wiem, czego oni mogą wymagać po IEM-ie w San Jose, bo jak na razie mają tylko 2 wygrane rundy na te wszystkie, które oglądaliśmy. No oczywiście liczy na to, że na Mirage będzie lepiej niż na Overpass, ale zobacz, Nitro i to jest ta agresja Liquid i tutaj informacje. Oni, dokładnie, zobacz, gdzie on już pójdzie. Za chwilę Polacy będą zaskoczeni. Teraz ważne, żeby Virtus Pro zdobył jakiegokolwiek fraga na BS-ie A. Michu, gdzie jest tam już głęboko w smoku? No zobaczmy, jak sobie poradzi. Dorzuca jeszcze jednego na respa antyterrorystów. Udało się podłożyć bomby na plecach już Nitro, ale przygotowany teraz Neo i tego zabrakło wcześniej, więc jest dobra pozycja Virtus Pro. Michu też dorzuca fraga, ale walczy Elish. On, Adrian oraz Hiko. Ta trójka antyterrorystów nadal ma szansę odbić ten bombsite, ale Polacy widzimy, że nie wychylają się wszyscy na pozycjach doskonale przy Tetrisie od rampy, no chyba tego nie będą w stanie ugrać Amerykanie. Teraz jednak Hiko i Elish, po raz kolejny Elish i Adren i jednak Team Liquid, no nie wierzę w to, co widzę. Polacy są miażdżeni przez Amerykanów, 005 TAS, mimo że Polacy mieli świetne wejście na bombsite, biały, nie, przepraszam, Neo pokrył plecy, ale to jednak nie wystarczyło. Co jest... Czy Virtus gra tak słabo, czy Liquid miażdży? Bo mam wrażenie, że to jednak Liquid gra doskonale. Nie wiem, nie zdziwię się, jeżeli teraz Liquid przejdzie się przez kolejne mecze w identyczny sposób, bo wydają się być po prostu bogami tej gry przez chwilę przynajmniej, kiedy wchodzą we trójkę na bombsite, kryty przez 4 terrorystów, kiedy praktycznie bomba jest na takim widoku, gdzie nie powinna mieć szans nawet być rozbrojona, kiedy teoretycznie Polacy mogliby się tylko pochować, wychylać co chwila, żeby upewnić się, że nikt jej nie broi, a oni po prostu tracą to. Tak, wszyscy w tej strefie właśnie tak, tutaj byli od albo rampy na drewnie, albo na rampie, albo gdzieś pod drewnem pałac. To było po prostu niemożliwe. To był blitzkrieg po raz kolejny, kiedy wchodzili na ten bombsite, ale teraz Fugli przed kolejną szansą, ale tą szansę odbiera mu biały. Na szczęście w tym momencie mamy odpowiedź i to jest 4 na 4. Kolejny granat rzucony w stronę rampy, ale on nikogo nie rani. I Michu, kolejny frag dla niego. Eliji już traci swoje życie, no i to jest po raz kolejny sytuacja 4 na 3. Po poprzedniej rundzie ta sytuacja taka sama liczebna, cóż, no nie popłacił, ale teraz Michu przed szansą, żeby zabić Hiko, który sprejuje, szuka z fragów przez smoke, ale w końcu Michu trafia go w głowę i pozbawia życia, tak więc to już jest dwóch zawodników, Adrian oraz Nitro, to ci dwaj zawodnicy będą musieli teraz próbować odbić bombsite, ale czy będą się na to jednak posuwali? No teraz Nitro bardzo mocno obija a jeszcze kolejny dorzucony Mołotow niemalże perfekcyjnie na kanapkę, ale to już jest praktycznie bez szans. Nitro, 15 HP, zmuszony do odsuwania się, do sejwowania swojej AWP, no i w końcu to będzie punkt dla Polaków, bo bomba tyka już tak szybko, że nie wiadomo, co by się tutaj stało. No, przede wszystkim tutaj Michu bardzo ładnie popisał się, wchodząc od środka z pierwszym fragiem. Później widzieliśmy, że na spokojnie wycofywał się tutaj i Hiko bodajże stał na galerii. Ten spokojnie sobie właśnie wycofywał się Michu i tutaj Hiko w tej pozycji, więc naprawdę dwa bardzo ważne fragi od niego i później biały też widziałem, że się wychylał, zdobywając też dwa fragi dla siebie. No jak mówię, no biały... Porównaj go do innych zawodników Virtus Pro, no wyróżnia się tutaj swoimi statystykami. Oczywiście, Michu zablokował rotację, ale co ważne, w tej rundzie żaden z antyterrorystów nie skrócił Polaków. I to może był właśnie sposób, to nie tyle sposób, co to po prostu zaważyło o tym, że Team Liquid no nie miał pojęcia, nie miał pomysłu na odpowiedź w tej rundzie. I Fugli, który był na krótko przy rampie, zginął od razu. Tak. I to było też duże znaczenie, bo on chciał zaskoczyć, ale jednak nie zdobył tam żadnego fraga i to faktycznie pomogło Polakom wejście na bombset. No jak na razie jedna runda, to jest wciąż oczywiście bardzo mało, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Virtus Pro przegrało przecież pierwszą mapę, więc nadal się muszą starać na tym Mirage. To jest jak na razie taki początek, ale...
jeszcze długa droga przed Polakami. Neo jako pierwszy, przewaga po stronie Virtus Pro, Elish przy łączniku, teraz Elish wyrównuje bardzo szybko. Michu jednak odpowiada, dobrze, że Polacy byli we dwóch w tym łączniku, ale widzimy, że Liquid też chce bardzo szybko zdobyć jeszcze jedną rundę. Michu, kolejna prezentacja skilla, 16 HP, przewaga po stronie Virtus Pro, a na plecach już Fugli. Tego nam zabrakło wcześniej, ale teraz widzimy, że jednak skrócił sobie tę rampę, długo nikogo nie było. Co ciekawe, Polacy zostawili tutaj bombę. I ten jednak sam, zobaczmy, czy Fugli ugra tę rundę. Tas coraz bliżej, Michu daleko, no i pasze. Jakieś flesze za chwilę pewnie będą leciały tutaj od Micha, czy może jakiś mołotow, żeby Tas mógł spokojnie zejść. Na pewno nie mogą Polacy wychodzić na czysto. Zobaczmy, Fugli wcelowany, teraz flesz, dobywa jednego fraga, pasza, jednak daje radę. No szkoda, że tak na dwa tempa wychodzili Polacy, bo było to ryzykowne. Tak, tylko że Fugli nie skrócił rampy. On cały czas z magiem siódemką czekał przed rampą, zabił sensie, tak, terrorystę wbiegającego na bombsite, no i od razu przejął jego AK-47. Potem zobaczył, że bomba leży w takiej, a nie innej pozycji. Ustawił się dosyć bezpiecznie, no ale na szczęście dla Polaków jest to kolejna runda, druga dla nich, no i może ona pociągnąć ze sobą kolejną, czyli już trzecią, bo teraz zawodnicy Tlimu Liquid zmuszeni do rozegrania rundy eko, no i tam tylko pistolety pojawią się w ich ekwipunku. Neo po raz kolejny ze snajperką, wcelowany w okno, ale tam nikogo nie będzie widział, chociaż Adrian zaraz mogą wysypać się na środek, dosłownie zawodnicy Team Liquid i zaraz mogą ten środek opętać. Tam już Hiko teraz mocno obija Neo, ale ten chowa się za paczkami, jeszcze Nitro, no po raz kolejny Elish. No i co się w tej rundzie dzieje? Runda eko dla zawodników Team Liquid już w tym momencie przysparza im dwa zabicia. Podniesiony kałak, ale teraz biały wykonuje wyrok na Nitrze, chociaż to nie wydaje się nie być, to wydaje się być niewystarczające, bo Elish szybko odpowiada swoim pistoletem, no i Fugli, co prawda 7 HP, co prawda 55, no i teraz jeszcze bez właśnie tego zawodnika muszą sobie radzić zawodnicy CT, no i pozostaje tylko Michu. Czy ten stand-in będzie wystarczającym czynnikiem, żeby tą rundę jeszcze w jakiś sposób odbić? 50 sekund to dużo czasu, on może, jeżeli oczywiście będzie miał wystarczająco dużo szczęścia, trafić się na pojedynczych zawodników. Jeżeli najpierw trafi na Hiko, będzie miał potężne szanse, żeby tą rundę wygrać, bo Fugli ma tylko 7 HP, tym bardziej zauważ, Michu ma przy sobie Mołotowa, jeżeli ten Mołotow poleci w dobre miejsce, Fugli będzie absolutnie zablokowany i nie będzie mógł nawet wychylać. Ten motyw już w tym momencie powinien polecieć gdzieś między dżunglę a konektor, tak żeby właśnie z tamtych pozycji nie mogli atakować go zawodnicy Terro, no i CT, no i Hiko już zabity, no i właśnie o tym mówiłem. Teraz Fugli mający tylko 7 HP chyba nie ma wielkich szans. Chyba dla niego lepiej byłoby podnieść tą bombę, to by jakąkolwiek broń i save'ować. No i teraz lepiej nie wyskakiwać, lepiej nie ryzykować, bo jedno trafienie w głowę Micha może już zaburzyć nasze nadzieje na tą trzecią rundę, która i tak powinna być łatwa, stworzyła tak wiele problemów Polakom. No i Fugli, jeżeli teraz cokolwiek strzeli, jeżeli rzuci flesza, to zdradzi swoją pozycję. No i oczywiście ten flesz zadziałał na korzyść Polaka, ale teraz lepiej, żeby nie ryzykować. Lepiej, żeby tam Michu stał bardzo pasywnie i czekał na jakiekolwiek dźwięki rozbrajania bomby. No i właśnie ta pasywność, ta defensywa jego poskutkowała, no i jeszcze udało mu się zachować broń. Także nasz stand-in właśnie pokazał klasę i to, na co oczekiwaliśmy w zasadzie. Tak, no po to właśnie zawodnicy Virtus Pro decydowali się na Micha, jeżeli wiedzieli, że Snax nie mógł zagrać. Ta runda pokazała, że Michu naprawdę bardzo ładnie tutaj potrafi sobie w takiej sytuacji poradzić. Pozostał sam, wiedział, że jego koledzy na niego liczą, wiedział, że wypadałoby to wygrać, no i faktycznie pokazuje, że potrafi w takiej sytuacji sobie poradzić. Ale nie zapominajmy, że była to doskonale rozegrana runda przez Liquid, no bo nie było tam takiego uzbrojenia. Mimo to było naprawdę bardzo dużo kłopotów dla Virtus Pro. Runda numer 9 przed nami. Virtusi widzimy, że praktycznie całym skarbem stawiają się przed rampą i przy pałacu. Fugli znowu agresywnie na rampie. No pytanie, czy Polacy po raz kolejny się na to nabiorą, bo on tutaj bardzo często zajmuje pozycję. Widzimy, że lecą teraz flesze, Virtus Pro zaczyna wychodzić. To jest Michu, bohater rundy poprzedniej, ale Fugli bardzo szybko odpowiada. Sytuacja 4-4, teraz wyjście od rampy. Pasza daje przewagę swojej drużynie. Adren ustawiony zaraz za schodami. Widzimy, że jest tutaj jeszcze taka mała luka. Leci Mołotow na Adrena, ten przy schodach, ale tutaj nadal Smoke. Polacy gdzieś tam na ninja. Adren z bardzo ważnym fragiem dla swojego teamu. Teraz jednak musi uważać, bo Mołotow leci mu pod nogi i teraz jeszcze jeden frag od paszy, w sumie drugie trafienie, zobaczmy jak dalej będzie sobie radził ten zawodnik. Hiko i Nitro z dwóch stron, tym razem jednak zawodnicy Liquid. Od rampy Neo, teraz spore kłopoty, ale jednak trafia Hiko i zostaje sam Nitro. Ten nie ma defa, ale wciąż o tę rundę walczy. Taz skampiony, Nitro nie ma pojęcia, gdzie jest jego rywal, no i Taz bez kłopotów wygrywa tę rundę. No widzieliśmy, że Nitro był już przekonany, że okej, uda mu się wejść, że uda mu się odbić, ale Taz cały czas był skampiony na ninja i pozwolił mu to wygrać z łatwością tę rundę. Na szczęście
się nie miał przy sobie ten antyterrorysta Diffuse Kita, przez co musiał po niego wyskoczyć, musiał ryzykować i zdradzić swoją pozycję. Też wydaje mi się, że fakt, że Pasha wyskoczył z ninja i dał się zabić, spowodował, że nie spodziewali się tam właśnie ostatniego terrorysty zawodnicy Teamu Liquid, no a właśnie ta pozycja pozwoliła tą rundę wygrać, no i dzięki temu właśnie to TAS zdobył kolejny bardzo ważny punkt dla Polaków, który teraz pokusił się, w zasadzie, który spowodował, że zawodnicy Teamu Liquid muszą grać eko, no i to eko już w końcu nie jest takie bolesne jak to dwie rundy temu, kiedy mimo niedyspozycji broni zawodnicy Teamu Liquid no, zdobyli chyba cztery zabicia i tak, ledwie Polacy wygrali. Jednego, tak, więc tam właśnie TAS tak pozostało, więc to była akurat dobra runda, no teraz powinni zagrać Virtusie tak wcześnie, tak naprawdę. Mieli tego fulla, ich rywale osłabieni zdecydowanie, jeżeli chodzi o broń. Jak widzimy, na razie bez żadnego flaga dla Liquid. No i najlepiej by było dla Virtus Pro, gdyby faktycznie to się nie zmieniło, bo te finanse tak naprawdę nie są jakieś świetne u Polaków. Tutaj naprawdę muszą się zawodnicy Virtus Pro pilnować, bo oni dopiero teraz wyrównują ten moment. Dopiero teraz będziemy mieli 5 do 5, chociaż no, jak na Mirage, jak na stronę Terror, myślę, że Virtusi mogą być zadowoleni, aczkolwiek wiemy, co potrafią gracze Liquid i oni teraz grają fulla. Jak znowu Liquid zacznie skracać pozycję, to podejrzewam, że możemy mieć podobny styl gry, tylko że teraz Amerykanie, zauważ, trochę bardziej defensywnie, tak już aż tak mocno tych pozycji nie chcą skracać. Od momentu, w którym grają defensywnie, zaczynają przegrywać. I jeżeli zauważą tą zależność, to obawiam się, że zaraz powrócą do swojego starego stylu gry. No, starego, do stylu gry sprzed pierwszych 5 rund. I może to być po raz kolejny zabójcze dla Polaków. No, ale na razie stoją bardzo pasywnie. Eligi na konektorze, w zasadzie to pod oknem. Jeszcze do niego dołącza Adrian. No, ale dalej, pozycje nieodkryte. Dalej Polacy, teraz oni to właśnie grają. Polacy zachowują się bardzo bezpiecznie. Upewniają się, że nikt ich nie skraca. I jeżeli ktokolwiek skróci, to na pewno poniesie tą karę. No i Neo po raz kolejny ze snajperką, ale on gra właśnie taką defensywną snajperkę, można powiedzieć, póki co, która nie pikuje, no i będzie właśnie ustawiona do wyjmowania jakichkolwiek skracających zawodników. No i teraz Eligi ma szansę, tak jakby wiedział, gdzie znajduje się Pasha. Ale jak on jest idealnie wcelowany? Zobaczmy, Eligi, zawodnik Liquid, od razu wyszedł, od razu wcelował się w tamtą wnękę. No Pasha bardzo cierpliwy. Pytanie, czy Eligi się zorientuje? Eligi z prefajerem, ale Pasha nie popełnia błędu, aczkolwiek naprawdę to była dziwna sytuacja. Pasha ledwo przeżył ten ostrzał, myślę, że sam też się zdziwił, ale brawa dla zawodnika Virtus Pro, że jednak nie dał się zaskoczyć. Miał tę przewagę i właśnie cierpliwy był do samego końca. Widzimy, że Virtusi zdobywają jeszcze jednego flaga i co najważniejsze dla Polaków, zdobywają w końcu bombsite A. Leci Mołotow, ale bomba wciąż niepodłożona. Gdzieś tam od Respa chyba zdobywał fraga Hiko. Kolejny tym razem dla Nitro. Bomba wciąż w tej samej pozycji, teraz mniej czasu dla Polaków, teraz Hiko z kłopotami, ale jednak zabija Neo. Przewaga po stronie Liquid i to jest runda przegrana przez Polaków, pomimo tak dobrego początku. Nie wiem, to zabrakło tego kawera, bo widziałem, że ta bomba miała być podkładana, ale ktoś z Respa. Miejscu, w tak niefortunnym miejscu wyrzucona bomba, gdzie była za smokiem. Jeszcze Polacy musieliby przedzierać się przez smoka, wyskakiwać z niego, żeby tą bombę podnieść, później dopiero ryzykować plantem, a z tego co widziałem, Pasha oraz Michu byli tak mocno obici, jakby praktycznie nie istnieli już w tej rundzie. Jeden strzał wystarczył, żeby pozbawić ich życia, no i niestety tak się stało. Teraz jeszcze Adrian zabija Paszę jako pierwszego fraga w tej rundzie. No co prawda Virtusi mają ekwipunek i pojawiają się 4 kałachy w zasadzie i scout. No teraz już tylko 4 kałachy, chociaż Neo dalej próbuje ze swoim scoutem. No i jeszcze smoke, który prawdopodobnie zaraz zasłoni okno. No ale czy ten smoke cokolwiek tutaj pozwoli więcej walczyć? No Adrian zmuszony do wycofania się z okna, ale bomba dalej pozostawiona przed rampą. Tam jeszcze jest 2 zawodników, a dokładnie Biały oraz TAS. Michu cały czas sprawdza, czy ktoś nie skraca apartamentów na B. No i to skracanie właśnie było tak kluczowe dla zawodników CT. Czy teraz Nitro próbował skanować? Tak, nie, było widać tutaj łokieć Micha, jak najbardziej tam była widoczna ręka, więc Michu naprawdę mógł źle skończyć. Adren z kolejnym fragiem, to już jest spora przewaga po stronie Liquid. Na środku widzimy cały czas pozostaje Michu od galerii Hiko zniecierpliwiony. No i Michu, co się tutaj stało Michu? Dlaczego przerwa ten ostrzał? Naprawdę nie wiem, ale tak czy inaczej ani on, ani jego partnerzy jak na razie nie zdobywają żadnego fraga i Biały ma coraz mniejsze szanse. Fugli jeszcze od swojego respa, ale na blisko coraz więcej zawodników Liquid. No i to była naprawdę dziwna runda. Jeszcze jakże niefortunnie odbił się ten granat białego, gdyby poleciał milimetr wyżej, tak, bo o poleciałby idealnie nad głowę te antyterrorysty. No cóż, i tak ten jeden frag nic by wielkiego nie zmienił, ale de facto zawodnicy Teamu Liquid nie dość, że przestali skracać, no poza momentami Nitrem, to teraz wyposażyli się w 2 AWP, grają ekstremalnie pasywnie.
i zmienili swój styl gry niemalże o 180 stopni w porównaniu do tego, jak zaczynali. No i teraz Elish już pierwszy frag dla niego, kolejny, tym razem biały, no ale Michu kończy tą krwawą pasce tego zawodnika, no i jeszcze ta z przeżyciu. Co prawda to była runda tylko na pistoletach, tak więc fajnie byłoby chociażby podłożyć tą bombę, no ale jednak z problemami zawodnicy polscy, no i Adrian jako ostatni zdobywa fraga. No i to jest już ósmy punkt dla zawodników Liquid, no ale Polacy dalej przy pięciu, no już nie jest tak źle jak na poprzedniej mapie. Ale nadal jednak nie jest ciekawie, no widzimy, że Elish naprawdę bardzo dobre mecze rozgrywa, jeżeli chodzi o Liquid. 15 fragów na jego koncie, 12 Adren, Hiko 10, pod 9, Intro i Fugi 8. Na postanie Virtus Pro nadal tabelę otwiera biały, na Overpassie, tak jak mówiłem, też grał bardzo dobrze i tutaj no też strzela najczęściej, ale no ten wynik przydałby się jeszcze poprawić. Jeszcze chociażby ta szósta runda dla Polaków, chociaż przy tej grze Liquid obawiam się, że i to może być za mało, tak? Naprawdę niczego nie możemy być pewni. Jak na razie to Liquid ma tę inicjatywę. Wygrali pierwszą mapę jednak Amerykanie. I zobaczmy, kolejny atak Virtus Pro na Bombsite A. Oczywiście Fugli standardowo od swego respa. Zasmukowany tutaj jest jeszcze Adrian, ale jednak zdobywa fraga przez Smoka. Ginie Michu. No i Hiko dorzuca kolejne granaty od dżungli. Virtusi niby mają ten Bombsite opanowany. Udało się podłożyć bombę, ale gdy dym zniknie, no to Polacy mogą mieć spory kłopot, bo mają jednego zawodnika mniej. Tas jest mocno obity, chociaż teraz biała, ale Nitro. Hiko, coś się tutaj wydarzyło. I Adrian, ten, który otworzył rundę, też ją zakończył. Odbijanie jest w ciągu 3 sekund. Frag, frag, frag. I rozbrojenie bomby. Liquid z kolejnym punktem. Nie wiem, co się dzieje. Virtusi potrafią wejść na bombsite, a później nagle... To może nawet nie tyle, że brakuje im wykończenia. To jest po prostu jakieś wykończenie Polaków przez Liquid. To jest takie wykończenie. To jest takie wykończenie, bo Polacy, tak jak mieliśmy rundę, gdzie oni tutaj chowali się we cztery w okolicach rampy, ktoś na drewnie, a mimo to zostali Amerykanów w przeciągu 5 sekund, praktycznie wszyscy z nich. Bomba została chwilę później rozbrojona. No ta runda potoczyła się niemalże idealnie tak samo, tylko że Polacy nawet nie zdążyli się ustawić. Agresywnie Elish, Michu przygotowany, ale jednak Elish bez kłopotu. No i to jest jego 16 frag. Naprawdę, no może to zabrzmieć tak, jakbym kibicował Liquid, ale aż miło popatrzeć na ich grę. To, co oni robią z Polakami, to jest naprawdę bardzo dobry poziom Counter-Strike'a. Elish widzimy, że nie boi się takiego zagrania, ale jednak TAS zorientował się w tym wszystkim. Nie wiem, czy od pleców nie wchodził zawodnik Virtus Pro. Akurat minęli się właśnie w underpassie chyba ci zawodnicy. Elish po raz kolejny wyskoczył na underpassa, poszukał tam fragów, udało mu się zabić Micha i potem już wycofał, szukał kolejnych na środku, ale po raz chyba drugi bądź trzeci nawet podjął takie działanie Elish, więc nie wiem, czy Polacy są dalej zaskakiwani tym? No nie sądzę. Oni powinni spodziewać się, że właśnie Liquid gra bardzo agresywnie, że Liquid, mając tą pierwszą mapę przewagi, to teraz będą pozwalali sobie na jeszcze więcej i będą jeszcze bardziej ryzykowali. No i Hiko teraz z kolejnym fragiem, ale w końcu jest odpowiedź. No i 40 sekund do końca rundy, a tu jeszcze sytuacja 3 na 2, która zmieni się szybko w 2 na 2, ale jeszcze teraz Neo zabija Nitra. No i tym samym tylko Fugli pozostaje przy życiu, delikatnie obity, otagowany, no i w końcu 9-6 wynik. Całkiem niezły. Całkiem niezły, ale tutaj widzieliśmy też jeszcze Fugli na sam koniec. Ten podskok akurat miał w niezbyt dobrym momencie, bo akurat podskoczył, chciał wyskoczyć przez okienko, jak akurat Polacy go zanamierzali. No, 6 rund po stronie Tero. Tak jak mówiłem, tak naprawdę przy takiej grze Liquid wydaje mi się, że to może być nadal mało. Oczywiście Virtusi teraz mają szansę, żeby wrócić na pewno większe niż jak na mapie The Overpass, gdzie przypominamy, wygrali tylko 2 rundy przez całą mapę. Tutaj mamy ich już 6. No, no i... miejmy nadzieję, że na tych 6 Polacy nie zakończą. Przydałoby się wyrównać, przydałby się ten remis mapowy, ten wynik 1-1, ale do tego remisu no jeszcze muszą się postarać Polacy. Naprawdę Liquid gra fenomenalnie i no w drugiej połówce musi być tylko lepiej, bo z takim stylem myślę, że Polacy odpadną po Mirażu. Na Mirażu, na Overpassie praktycznie grę zrobiła jedna pistoletówka już po drugiej połowie. Teraz Virtusi mają jakiś tam margines błędu. Co prawda nie jakiś gigantyczny, no ale 6 rund to już jest, że tak powiem, zaliczka, która pozwoli ewentualnie przegrać tą pistoletówkę, czego raczej im nie życzymy, bo zdecydowanie fajniej byłoby teraz tą pistoletówkę wygrać i od razu doprowadzić się do sytuacji 9-9, bo właśnie do tego może doprowadzić to zwycięstwo. No i Nitro, już pierwszy smok, który blokuje absolutnie Edwarda. Oczywiście mówiąc tutaj o pozycji. No i Pasza jest pierwszy frag. Dobre nade tam musiał polecieć, że biały teraz zakłada od ciebie jedno zabicie, ale Pasza nie kończy. Jeszcze na bombsite zabija teraz Fugliego, czyli Ace'a, czy zawodnika, który zabił Ace'a w pierwszej rundzie tego spotkania. No i jeszcze Pasza przed wielką szansą. 4 zabicia dla niego. Hiko jeszcze trafiony wprost w głowę. Jeszcze Nitro. Teraz praktycznie zasłaniali się wzajemnie ci zawodnicy, co też tak, nie pozwoliło. I Pasza ich obijał doskonale, tak, co nie pozwoliło im praktycznie dorwać się do Paszy, przynajmniej Nitrowi, który stał chyba za Hiko.
No bardzo dobra gra paszy. Tutaj widzieliśmy z takim też spokojem właśnie, jak miał zawodników w jednej linii, widzieliśmy, że właśnie ubijał jednego, drugiego, aż w końcu tapował wykończył. Bezpiecznie, żeby przypadkiem nie spowodować, że ten USP nagle będzie miał celownik na pół ekranu. No i takie bezpieczne zagranie, takie spokojne zagranie, mimo naprawdę nerwowej gry, opłaciło się. No i teraz Pasza dzięki temu zem czwórką i już zauważył swoich oponentów właśnie na bombsite B, ale w międzyczasie Fugli zabija Micha, no i to już może być torowanie sobie drogi na bombsite B, bo tam właśnie trzech terrorystów i tylko dwóch antyterrorystów teraz w osłabieniu właśnie w czwórkę. Muszą sobie radzić Polacy, ale ten licznik wyrównuje Pasza, który zabija Adriana. No i zaraz bomba może zostać odkryta, bo tam wchodzi już Fugli. Bomba na plecach Nitra też przez rampę dostaje się do bombsite'a, no i zaraz może spotkać się Taz z Fuglim. Teraz Taz ostrzeliwuje Fuglia, no i wygrywa ten pojedynek. Taz jeszcze szansa na jednego fraga, ale to co się dzieje teraz, Elish oraz Kajko z towarzystwem Nitra zdobywają trzy fragi, jeden po drugim w przeciągu sekundy dosłownie. No tutaj Polacy widać, że okej, może dobrze rozpoczęli rundę. Pasza popisał się w pistoletówce, Pasza teraz na BSB też zdobył jednego fraga, ale tak naprawdę przy takim tempie odbijania on nie ma tutaj szans, bo przede wszystkim nie ma defa. Nie wiem, jak to wygląda na BSA. Hiko widzimy teraz wychylony, on chciał sprawdzić, ale po tym fragu oczywiście i Elish, i Nitro mają bardzo dużą przewagę nad Paszą. Ten widzimy coraz bliżej BSA, ale tego defa nie widać. Pasza jeszcze strzela się z łącznikiem, no ale tam Elish, nie wiem, Pasza się rozgląda, podniósł tego defa, ale wie, że już nie ma czasu, więc Polacy niezbyt długo cieszyli się z tej wygranej pistoletówki. No na pewno szkoda tej rundy, bo mogli spokojnie pójść za ciosem i doprowadzić do wyniku 9-9, do remisu mogli doprowadzić gracze Virtus Pro, ale Liquid miało doskonałe wejście na bombsite A. Ja zastanawiam, co tam stało się na tym bombsite A, co wtedy robił Micho, oczywiście nie chcąc go winić, ale Taz zabił jednego zawodnika, dokładnie to Fugliego bądź Nitro chyba to był, który próbował pozbyć się go ze schodów. I później Taz jak wszedł na te schody, to padł, bo tak, tam było więcej zawodników Liquid. Tak, bo już oni zajęli ten bombsite, już wbili się niemalże właśnie w tego planta, no i praktycznie cały był opanowany przez nich, tak więc w oka mgnieniu dosłownie wystarczyło mrugnąć i można było przegapić, co tam się działo. Teraz jeszcze Taz bardzo dobrze próbował skrócić tą pozycję, no ale jednak zostaje zabity przez Adriana. Jest frag dla Micha i on też odkrywa bombę, tak więc teraz spokojnie mogą rotować pozostali zawodnicy CT, czyli Pasza oraz Biały. Pasza jeszcze przed szansą na zabicie. Fugli obity do 28 HP, Adrian do 15, no gdyby udało się ich zabić, gdyby teraz jeszcze Biały podniósł sobie M4, to miałby potężne szanse, żeby cokolwiek tutaj więcej próbować, ale Elish, no niestety jako ostatni, trafieniem w głowę żegna Białego w tej rundzie, no i to jest 11 punkt dla Team Liquid, czterorundowe prowadzenie. Sporo chaosu widzieliśmy tutaj. Michu chciał sprytnie faktycznie przechodząc przez Smoke'a zdobyć te rampy, no faktycznie tam zdobył tego jednego fraga, jeszcze właśnie zdołał doprowadzić do tego, żeby ta bomba upadła, ale było zbyt dużo terrorystów, żeby Michu, bodajże tam chyba z CZ-ką, no poradził sobie ze wszystkimi i naprawdę dobrze kombinował, ale no Liquid jednak uzbraja się, Liquid jednak jest coraz bardziej pewne siebie, no i w tej rundzie Polakom na pewno nie będzie łatwo. Taz rundę temu próbował i naprawdę był bliski, żeby zdobyć fraga w pałacu, teraz widzimy, że zagrywa nieco bardziej defensywnie, ale jednak Liquid sprawdza te pozycje, to są kolejne fragi dla Amerykanów. Zostaje Biały oraz Pasza, teraz już tylko Biały, no i Liquid pokazuje naprawdę idealne wejście, pozamiatane. No fakt, cóż, że Polacy grali eko, ale no... Wchodzą na bombsite do siebie do domu. Tak naprawdę, no grają u siebie, tak? San Jose. Ale nie, naprawdę, no Polacy są powoli niszczeni i teraz czekamy na fulla po stronie Virtus Pro. Pojawiają się te N4, ale Michu ze snajperką, no może właśnie tego potrzebowali Polacy. Widzimy, że tutaj jeszcze dokupił Smoke'a, no bez Kewa, bo już go tutaj akurat nie było stać na Kevlar. Zobaczmy, agresywnie na środku Biały. Tutaj sporo terrorystów, Biały z dobrym fragiem, jednak jeszcze jest ustawiony tam Elish, ten coraz bardziej skraca kąt, ale Biały jednak sprytnie wycofuje się. No i właśnie tak samo grali zawodnicy Liquid w pierwszej połówce, może właśnie Polacy też potrzebują takich akcji. Mimo, że teraz zagrają fulla, to nie bał się Biały ryzykować. Zobaczmy, co będzie dalej. Teraz Elish ze świetnym herem, to jest 20 jego frag, no po raz kolejny pokazuje ten zawodnik, że radzi sobie w tym meczu z Polakami doskonale. 4-4 przy łączniku, jeszcze ustawiony Taz, gdzieś tam od Galerii Wężyczy, że będzie miał parze. Teraz Taz przed szansą, żeby zdobyć dwa fragi. Bardzo mocno bity Fugli do 9, Elish po raz kolejny, oni po prostu wchodzą i niszczą Polaków, no tak być dalej nie może. Michu zostaje sam przy życiu. 100 HP cały czas u niego. Adren 16, Elish 6. Hiko jednak bardzo dużo. No i bomba już podłożona. Michu nie ma defa, ale zobaczymy, będzie ryzykował. Będzie próbował Michu. To jest... Nie, to nie jest trafienie. Myślałem, że to jest już frag dla Micha, ale to jest tak naprawdę zerowa szansa dla zawodnika
No oczywiście w tym przypadku Virtus Pro, no to już jest po rundzie. Ale jak to się dzieje, że ta stoi przed takimi szansami, gdzie zawodnicy te blokują się dosłownie w konektorze, kiedy odwracają się od fleszy i nagle ten, który odwraca się, staje naprzeciwko swojego teammate'a i nie udaje się zabić żadnego z nich. No nie wiem, czy to jest brak umiejętności, no na pewno nie, to jest po prostu przypadek czasami, który no z rządzeniem losu kończy tak te rundy, a nie inaczej. No i gdyby teraz Virtusi utrzymali jeszcze przez chwilę to prowadzenie, gdyby jeszcze mieli tam nieco więcej szans, no to wydaje mi się, że to byłaby szansa jeszcze, żeby tą rundę odbijać. Jeszcze definitywnie Elishi miał wielkie szczęście, trafiając Polaka na szorcie. Tak, wychylił od razu przed, naprawdę. Tam był smoke, idealnie może wychyla. Albo w ciemno po prostu strzelał. Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu Elish na tyle skillowy, na tyle dobrze mu idzie na tej mapie, w tym meczu, że naprawdę on nie widzi w tym większego przypadku. Elish rozgrywa doskonały mecz. Teraz Michu nie trafi i zobacz, od razu Michu też jeszcze obity. Naprawdę muszą na to uważać zawodnicy Liquid. Michu chyba trochę za szybko oddaje te strzały. Widzimy, że bardzo często nie trafia, dopiero gdzieś tam pod koniec poprzedniej rundy, żeby zachować awkę. No przejęty środek przez Liquid. Polacy oczywiście grają głównie z pistoletami. Wyjątkiem jest właśnie Michu, który zachował broń z rundy poprzedniej. No i popatrzmy, bo to jest zawodnik, który prawdopodobnie, jeżeli już, to on będzie zdobywał te fragi. No Michu za chwilę zostanie sam, jak to dalej pójdzie. No jest jedno trafienie, ale to jest spora przewaga Liquid. I to jest wynik 14-7 dla Amerykanów. Polacy są coraz bliżej porażki w tym meczu. Pierwsza mapa do dwóch i Mirage widzimy, że też ewidentnie nie wychodzi im. No ale odłożyli sobie pieniądze teraz, żeby zagrać chociażby o te rundy. Teraz potrzebują aż 7 rund no pod rząd. No teraz albo nigdy tak naprawdę. Tak, 7 rund pod rząd, żeby dogonić Liquid, 8, żeby zapewnić sobie punkt meczowy. No do tego jeszcze długa droga, no ale zobaczmy, może coś się uda. Zobaczmy, jak teraz będą zagrywali zawodnicy Terror. Tam bomba na zakręcie, Elishi oraz Adrian właśnie na tej pozycji. No ale na razie nie będą mieli chyba z kim się spotkać, chyba że Neo gdzieś tam bliżej podejdzie, chyba że bardziej wychyli z tego konektora, chyba że Biały również zdradzi swoją pozycję, no to tam będą mieli się z kim strzelać zawodnicy Teamu Liquid, no ale Neo, Biały zapewnia troszkę wizji, trochę tego bezpieczeństwa na środku, a w międzyczasie już bezpiecznie Fugli podchodzi sobie underpassem. No i tam może znaleźć się na plecach Polaków, ale to Elishi póki co zdobywa pierwszego fraga na białym. No i Elishi kontynuuje swoje podejście konektorem, tam zabija jeszcze Neo. No i Nitro teraz w bombsidzie trafia jeszcze Adrian Micha. No i tym samym Pasha pozostaje przy życiu jako ostatni. To już jest niemalże na pewno punkt numer 15 dla zawodników Teamu Liquid. No i jeszcze, żeby zwiększyć to zwycięstwo, zawodnicy z Ameryki podkładają bombę, która, no cóż, za 35 sekund nieuniknienie będzie musiała wybuchnąć. Tak, no Pasha to oczywiście jedyne, co może zrobić, to zachować tę snajperkę, bo Polacy są oczywiście bez pieniędzy, ale na to chciałem zwrócić uwagę, na to wejście łącznikiem. Tutaj dużo smoków, ale Liquid przychodzi sobie, jak gdyby nigdy nic. Polacy próbowali to robić na overpassie, ale akurat świetnie bronili tego BS-a na overpassie. A tutaj, no widzimy, smoki leżą w łączniku, oni sobie wychodzą we dwóch, we trzech i zdobywają fragi. Tutaj mieliśmy podwójne krycie, ale za chwilę od razu poleciały fragi dla Liquid, więc Polacy w ogóle jakby, nie wiem, nie chodzi nawet o sam refleks, tylko są całkowicie zaskoczeni, są zmiażdżeni przez Amerykanów i naprawdę, no, muszą teraz zawodnicy Virtus Pro zdobyć 8 rund, ale przy takiej grze, jaką prezentowali na pierwszej mapie, jaką prezentują tutaj, po prostu w nich nie wierzę. Wydaje mi się, że to już jest za chwilę koniec tego spotkania. No, patrząc na ekwipunek, patrząc na to, co się póki co dzieje, niewielkie szanse. Chyba tylko na szczęście teraz mogą liczyć Polacy we wszystkich rundach, bo naprawdę to, co pokazuje Liquid, jest, no, fenomenalne. No, już obity tas. Musiałby się stać cud i naprawdę przy takiej grze, no mówię, to naprawdę musiał być sporo szczęścia. Może w tej rundzie jeszcze Polacy przedłużą trochę ten mecz. Widzimy obity Elish w końcu wyeliminowany, ale to jest nadal jeszcze szansa dla Adrena i Hiko. Widzimy teraz jednak zawodnicy bardzo blisko siebie, no trochę to niewygodne, więc od razu zmieniają swoje pozycje, ale zauważmy, że i Biały i Tas są bardzo mocno poobijani. Pasha tylko z magiem gdzieś tam chyba od respa się ustawia, jeżeli dobrze widzę, więc jak na razie też specjalnie nie pomoże swoim partnerom. Tas na schodach, no ważne, żeby teraz utrzymać tę przewagę. Pasha widzimy w BS-ie, no on tylko czeka na taki dobry moment, żeby terroryści się przydali, albo teraz taką akcję pokaże Sneaky Biki. Pasha jednak trafia, no za kolejnym razem i Tas pomaga mu, więc Virtusi jeszcze próbują doprowadzić do tej dogrywki. No i to jeszcze nie koniec. Teraz zdobyli trochę ekwipunku, ale po drugiej stronie Team Liquid, no cóż, przy finansach, jakie mają, mogą sobie zapewnić jeszcze raz i jeszcze pewnie nawet w przypadku przegrania tej rundy coś będą mogli kupić, chociaż zakładając, że tą rundę przegrają, wydaje mi się, że troszkę mogliby już się zubożeją. Sobie, ale tak, mogliby specjalnie sobie darować i zagrać eko, bo wiedzą, że mają tak dużą przewagę, że na jedno eko mogli sobie pozwolić, ewentualnie kilka granatów kupić. No ale zobaczmy, na razie grają fulla, będzie zajęcie środka. Tutaj ustawiony jest Neo, na razie za
za Smokiem od galerii będzie pomagał mu Biały, no i to może być bardzo ważny duet, ale trzeba uważać, bo jest tutaj również Elish, a więc ten zawodnik, który sieje tak naprawdę lekki postrach, jeśli chodzi o zawodników Virtus Pro. Jak na razie wyrównanie sytuacji, Elish cały czas przy życiu, Biały w galerii, to jest właśnie Elish! To jest kolejny świetny headshot od niego, Pasza jednak zakrada się i bije w plecy swojego rywala, a więc sytuacja nadal jest wyrównana, ale zauważcie, że terroryści mają teraz drogę wolną na bombsite B, Pasza musi wziąć wszystko na swoje barki. Wiem oczywiście, że jest silny, jeżeli chodzi o ciało, ale zobaczymy, czy będzie też silny w takiej sytuacji, czy będzie tak samo dobry jak w rundzie pistoletowej. No ten flash, no oślepia oczywiście Paszę, mocno bije swojego rywala i Michu przed szansą. Michu musi ją wykorzystać, jeden frag, Michu po raz kolejny i to jest 2 versus 1. Fugli sam, ale wciąż walczy, 1 versus 1. No i Michu, jako standing za Snaxa, czy będzie w stanie tę rundę ugrać? Już raz wyklaczował, wygrał 1 versus 2. Fugli jednak kładzie bombę, widzimy, że bardzo daleko wycofuje się gdzieś głęboko do kuchni, a Michu spokojnie jak na razie od apartamentów. Nie ma jednak defa. Pytanie, czy Pasza w tego defa miał? No Michu rozgląda się po BS-ie. Wciąż jednak nie wie, gdzie znajduje się jego rywal. Fugli bardzo spokojnie. Michu ma 2 flesze i ma czasu. Niestety coraz mniej. Podnosi defa. Będzie dobrze wcelowany Michu, ale tak mało czasu, że będzie musiał za chwilę przynajmniej fejkować te rozbranie bomby. Michu teraz celowany. Fugli jednak patrzy. Michu i to jest jeszcze runda zdobyta przez Virtus Pro. I Michu pokazuje, że nie jest tutaj przypadkowym graczem. Ba, jest nawet jednym z lepszych zawodników Virtus Pro w tym spotkaniu. No i jak mówiłem już, on może godnie zastąpić właśnie Snaxa, no i póki co daje sobie radę, tylko żeby jeszcze reszta drużyny dorównała temu, żeby jeszcze troszkę nawet szczęścia pojawiło się i żeby Elish nie wychodził sobie tak jak chce. To jest magiczny chłopak. On cały czas wkłada tam jakieś głowy z NASA dosłownie, albo trafia przez Smoka, albo na jakieś milimetry. No teraz jeszcze Adrian miał masę szczęścia, kiedy udało mu się przeżyć na 3 HP. Niewiele więcej miał Hiko, kiedy 23 HP pozostawił mu Pasza, który też niefortunnie wychylał ze Smoka, próbował tam wskoczyć na prawą stronę bombside'u B i coś stamtąd jeszcze wyciągać. No ale cóż, skończyło się na mocnym obiciu, a teraz zawodnicy Teamu Liquid po raz kolejny z mocnym ekwipunkiem. Pojawiają się granaty, pojawiają się AK-47 w wymiarze 4 sztuk. No i Hiko troszkę słabi, bo z Galilem, no ale zobaczymy, czy to będzie na tyle mocne, czy będzie mocniejsze od tego, co mają w tym momencie Virtusi. 4 razy M4 plus Pasza z magiem, no ale teraz Nitro czekający dosłownie na spawnie na Micha. Ale jak wiedzieli, zobacz Michu, jak długo się skradał, no nie od razu pobiegł, tylko naprawdę długo wyczekiwał, a tam znalazło się w pewnym momencie 2 terrorystów, no to było coś niesamowitego, no takie rotacje, ale jednak Michu zaskoczony z wyrównania sytuacji, teraz jednak Elish, no tutaj miał łatwe zadanie, bo Neo był bardzo mocno obity, mamy więc przewagę po stronie Liquid, 40 sekund do końca tej rundy i pamiętajmy, że to zawsze może być ostatnia runda tego spotkania, tutaj Virtusi muszą się starać, mamy jednak wejście na bombsite A i od pałacu i od łącznika, tutaj jest tylko TAS, no widzimy, że ten teraz trafia, to będzie bardzo ważny moment, TAS musi szukać kolejnych fragów, bo Biały dopiero teraz dobiega. No niestety, TAS ginie po tym jednym i zobaczmy, co się będzie działo dalej. Biały od swojego respa już celowany, teraz wychodzi Adren, Biały z kłopotami. Czy to jest już good game? Wygrywają zawodnicy Team Liquid 16-9 na drugiej mapie, a więc Michu przedłużył mecz tylko o jedną rundę. No ładnie wyklaczował, ale jednak...